Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Rabki Zdrój, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali temat związany z jak żyć w ostatnich dniach na ziemi. Drugi temat z 12 tematów, życie prawym życiem. Sytuacja jest bardzo interesująca w tych czasach, w jakich nam przystało żyć, gdzie jest totalne zamieszanie, gdzie ludzie są totalnie zwiedzeni i Chrystus o tym czasie mówił: baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Pierwsze zwiedzenie, jakie nastąpiło w raju, szatan zwiódł człowieka i powiedział mu: będziesz jak Bóg, sam będziesz określał, co jest dobre i złe. Bóg ci nie jest tym potrzebny. I ostatnie zwiedzenie, przed którym stoimy, to jest zwiedzone narody zaatakują obóz świętych i miasto umiłowane Nową Jerozolimę. Jak to będzie wyglądało? Przerażające. To jest widowisko, kiedy wszystkie narody zwiedzone zaatakują obóz świętych. Nową Jerozolimę. To jest opisane w ostatnich rozdziałach Pisma Świętego, gdzie to jest coś nieprawdopodobnego, co się wydarzy. Do czego doprowadzi szatan ludzi, że będą walczyli z samym Bogiem. Na początku drobna rzecz była: będziesz jak Bóg, będziesz określał, co jest dobre, co jest złe. A na końcu podejmie człowiek walkę z Bogiem. Oczywiście wynik tej walki jest z góry przesądzony. I teraz ciekawą rzeczą jest to, jak w książce Świętość jest napisane: może istnieć prawdziwa pobożność bez wykształconej wiary w Boga i rozbudowanego kultu, ale nie ma pobożności, która by zasługiwała na to miano, bez wyobrażenia o tym, co święte. Jeśli dla religii ważna jest też wiara w Boga wraz z czcią Boga, to i tak, jak to często podkreślałem, istnieje jeszcze doskonalsze kryterium dla istoty religii, a mianowicie różnica między tym, co święte i tym, co świeckie. I to jest bardzo ważne, że my nie musimy poznać Boga, tak to niektórzy teologowie tam latami studiują, Arystotelesa, Augustyna, różne wykłady, różne księgi. Ja też studiuję to. Chcę mieć rozbudowany kult Boga. Ale to jest na którymś poziomie. Najważniejsze jest to, żebym wiedział, co jest święte, a co świeckie. Żebym nie przekraczał tej granicy mieszania świętego z świeckim i nazywania jedno drugim. Następnie bardzo ważna rzecz jest dla nas, wierzących, grzeszników. Bo wszyscy jesteśmy grzesznicy. Żebyśmy zrozumieli, co to jest grzech i w jaki sposób ten grzech jest zmazany. Przez dziesięciolecia, przez setki lat, tysiące lat jest tutaj gigantyczne zwiedzenie. Grzech, każdy grzech to dług zaciągnięty wobec Boga, który kiedyś będzie wymagał opłacenie. Nie ma czegoś takiego, jak Pan Bóg daruje długi. Nie ma.
każdy grzech musi być opłacony. Czy to opłacony, tak jak list do Kolosan mówi, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Czy ten grzech będzie przybity do krzyża, czy też sami poniesiemy odpowiedzialność za nasz grzech? To jest dług zaciągnięty wobec Boga. I tak jak tutaj Pismo Święte nam podaje, co jest dobrym, a co złym, abyście umieli rozróżnić między tym, co święte, a tym, co nie jest święte. Między tym, co czyste, a tym, co nie jest czyste. Człowiek musi mieć tą świadomość, co jest dobre, a co złe. Nie na podstawie własnego widzimisię. Bo jeżeli określasz dobro i zło, o mnie się tak wydaje, ja tak to widzę, to jest zwiedzenie szatańskie. Pierwsze zwiedzenie w raju, kiedy szatan przekonał naszych pierwszych rodziców, aby sami określali, poznacie dobro i zło. Nie od Boga poznacie dobro i zło. Nie Bóg jest tym, który poucza nas dobro i zło, ale sami z siebie, a w nawiasie, za podszeptem szatana. I Ezechiel podaje, kapłani gwałcą mój zakon, znieważają moje świętości, nie odróżniają świętego pospolitego i nie pouczają o tym, co nieczyste, a co jest czyste. Zamykają swoje oczy tak, że jestem wśród nich bezczeszczony. Ezechiela jest przerażającą księgą. Tam jest opisane stopnie odstępstwa kleru. Jak to w tajnych, zakrytych miejscach, jak to oddają się bałwochwalstwu. Jak to czczą Tamuza, czczą słońce, czczą posągi, różne rzeźby. Nie w tajności, ale Bóg wszystko przenika. Grzech i co z nim zrobić? Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Co to jest czyste, bogobojne życie? Jak ono wygląda? Kto jest wzorem do tego czystego, bogobojnego życia? Czy człowiek? Czy Chrystus? Czy jakiś uczony? Człowiek, który dużo dobrego zrobił? No wiele są osób. O, jaki on szlachetny. Jego trzeba naśladować, pisze się o nim księgi, wywyższa się na ołtarze, ujrzawszy bogobojne życie tych ludzi. Lecz Słowo Boże, Pismo Święte, podaje nam inny wzór. I teraz przejdźmy Abel sprawiedliwy. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów. Czy nie chcielibyśmy być tak jak Abel? Złożyć Bogu wartościowszą ofiarę? Przez co otrzymamy świadectwo, że jesteśmy sprawiedliwi? Jaka to jest wartościowa ofiara? Ofiara Syna Bożego, Baranka Bożego. My, modląc się, mamy się powoływać na tą ofiarę, na ten ołtarz, na którym złożony został Chrystus, na Golgocie został złożony Baranek Boży. Jan Chrzciciel mówił, oto idzie Baranek Boży. I teraz przypatrzymy się innym osobom w Piśmie Świętym.
Bileam. Wygłosił swoje proroctwo, mówiąc słowa męża o otwartym oku, słowo tego, który słyszy słowa Boga, który zna myśli Najwyższego, który ogląda widzenie Wszechmocnego. Bileam nie był z Izraela, był z prorokiem Bożym spoza Izraela, do którego Bóg przychodził. Tak Biblia opisuje. Poczytajcie tą czwartą Mojżeszową, 24. Bóg go odwiedzał. I mimo, że Bóg odwiedzał, mimo, że on słyszał słowa Bożego, znał myśli Najwyższego, oglądał widzenia Wszechmocnego, to go nie uchroniło przed upadkiem, ponieważ pielęgnował w sobie grzech. I ten grzech doprowadził do upadku. O prorokach, tak, zarówno prorok i kapłan są niegodziwi, nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość, mówi Pan. W tamtych czasach prorocy i kapłani w czasach Jeremiasza popełniali olbrzymie zbrodnie. To Bóg się nie przyznawał do nich. Nieprawość była niesamowita. Czy coś się w naszych czasach zmieniło? Może. Może w innych żyjemy? Jest ciągle to samo. To samo jest ciągle. I teraz przejdźmy do Abrahama. Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Uwierzył Bogu. Mamy wierzyć w Bogu. Z czasem nasza wiara wzrasta, czasami opada, ale znowu się podnosimy. I Abraham został usprawiedliwiony. Czy chcesz być usprawiedliwiony? Uwierz w Bogu. Kolejnym elementem jest 10 niewiast, 10 panien, które czekały na przyjście orszaku weselnego. 5 były mądre, 5 były głupie. Te 5 mądrych trwały w przygotowaniu, a te 5 głupich, no, głupio postąpiły. Głupie postąpiły. Czy moja religia jest głupia, czy też mądra? Kto to oceni? Kto to oceni? Dlatego też szukajmy w Piśmie Świętym, szukajmy w Duchu Świętym, otwartym umysłem. Nikt za nas nie będzie odpowiadał, ani my nie zrzucimy odpowiedzialność na kogoś, ani ktoś na nas. Każdy stanie sam przed Bogiem. No widzimy, jak to Adam powiedział. No, dałeś mi kobietę i ona jest winna. A ona powiedziała, wąż mnie zwiódł. Kara spadła na wszystkich. Czy ty stosujesz jakieś uniki, wykręty? Bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Czy spodziewam się złodzieja? No nie, nie, go kradną. O, w żadnym wypadku, no nie. Jestem przygotowany. Ale chwila nieuwagi. To widzimy w internecie, jakie są oszustwa, jak ludzi oszukują. Ale bądź gotowy. Bądź gotowy. Bo nie wiesz, której godziny to nastąpi. Cały czas bądź gotowy. I teraz temat, kto dokonuje zbawienia. Pan żyje, niech będzie błogosławiona skała moja, niech będzie wywyższony Bóg mój Zbawiciel. A gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga. Bóg jest Zbawicielem. Bóg jedynie zbawia. Żaden człowiek nie ma władzy, ani jeżeli byłby w niebie, ani w czystu, ani tu na ziemi. Chociażby nie wiadomo, jak był ubrany i co wam obiecał,
nic człowiek nie może obiecać drugiemu człowieku, żadne zbawienie. Jedynie Bóg zbawia. Jedynie Bóg może określić ciebie jako sprawiedliwego. My możemy sami sobie wmawiać, o, jestem dobry, sprawiedliwy, ale Pan Bóg się nie będzie cackał z nami. Ja dałem wszystko swojego Syna, wysyłałem proroków, apostołów, a Ty zlekceważyłeś to wszystko? Ty sobie według własnych myśli? Nie ma gadania, do widzenia. I teraz kolejna rzecz. Jak dokonuje się zbawienia? To jest bardzo ważny werset, który bardzo często powtarzam. Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Albowiem jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Bóg jest jeden. Bóg Wszechmogący, trwaj w Nim w społeczności i bądź doskonały. Doskonal się. Udoskonalaj swoje dzieło. Tak, udoskonalasz swoje dzieło ziemskie, czy coś, działkę, czy coś, jeszcze lepiej zrobię, jeszcze lepiej uszlachetnię to wszystko i bądź doskonały. I pamiętajmy na słowa Jezusa: baczcie, aby was ktoś nie zwiódł i wielu zwiodą. Baczcie, aby was ktoś nie zwiódł i wielu zwiodą. Wielu będzie zwiedzonych. Tysiące, miliony, miliardy ludzi będzie, jest zwiedzonych. Jak stwierdzić, że nie jestem zwiedzony? Prosta rzecz, o której Chrystus powiedział: przyjdź i naśladuj mnie. Jeżeli my będziemy poznawali Słowo Boże, jeżeli my będziemy studiowali Słowo Boże, będziemy rozważali Księgi Święte. I dla nas, jeżeli dla nas będzie najwyższa wartość Chrystus, Jego Słowo, a potem pójdzie drugie rzeczy. Potem pójdą ci arcykapłani, pastorowie, księża, papieże, biskupi. Jeżeli oni pójdą na kolejne miejsce, to gdy my będziemy studiowali Słowo Boże, jeżeli ktoś coś nam powie, usłyszymy zwiedzenie, usłyszymy tego szatana. Szatana w raju. A zjedz to. Może bardziej subtelne będzie to zwiedzenie, ale uważaj, bo oni mogą cię zwieść. Chrystus cię nie zwiedzie. Chrystus chce twojego zbawienia. A tamci, nawet najpiękniej ubrany, najszlachetniejszym słowem, bo szatan wyśle najlepszych z najlepszych do ciebie, aby cię zwieść. Uważaj. I teraz przypatrzmy się grzechom, jakie w ostatnich czasach będą szczególnie panowały. Według Apokalipsy kłamstwo, bałwochwalstwo. To się w głowie nie mieści, co się dzieje. Oczywiście to nie jest bałwochwalstwo. Jeszcze nam wmawiają, to nie jest bałwochwalstwo. Ale to jest bałwochwalstwo, kult demonów, zabójstwo, czary, bojaźliwość, nieczystość, wszeteczeństwo, kradzież, niewiara, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, skalanych i zabójców, wszeteczników, czarowników i bałwochwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Gdzie tam się ci ludzie znajdą? Kłamcy,
czarownicy, wszetecznicy, zabójcy, gdzie tam się znajdą? No, bądź ostrożny. Bądź ostrożny. Uważaj, uważaj na tą listę. Bo to jest lista prowadząca prosto do piekła. Będzie winien, Chrystus mówi, będzie winien ognia piekielnego. I teraz dla odmiany lista pochwał. Pan Bóg nie tylko gani, ale i też chwali. Bardzo ważna rzecz. Pan Bóg też pochwali. O, takiej wiary nie znalazłem. O, jestem zdziwiony. Ojejku, zaskoczony jestem. Czasami mówi, biada wam. Nie możesz cierpieć złych. Doświadczyłeś kłamliwych apostołów. To jest bardzo ważne. Doświadczyłeś. Przyjdzie dzień próby. Ja tu wypróbowałem wielu tych apostołów i doszli takie kłamstwa sieją, a ludzie im wierzą. Masz wytrwałość. Nienawidzisz ucinków Nikolaitów. Nikolaici są ci, którzy tworzą, stworzyli dwie klasy, kler i laikat. Na początku nie było dwóch klas. Byli wszyscy jedno. Nie było tam podziału, tajnych rad, tajnych obrad. Wszyscy byli. Trzymasz się imienia Jezusa. Nie kalasz swoich szat. Strzeżesz przykazań Bożych. Trwasz przy świadectwie o Jezusie. Czuwasz i pilnujesz swoich szat, aby nie chodzić nago, wyszedłeś z Babilonu. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Tak więc, kończąc dzisiejsze rozważania, Życie prawym życiem. Zapraszam serdecznie na trzecią część rozważań Słowa Bożego. Jak żyć w czasach ostatecznych, wzrastanie w łasce. Niech nam Pan, niech was Pan Bóg Wszechmogący błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty.